Peter Gonchimich. Już się ustawili w szeregu, już pierwsi z nich są na podium, na którym stoi to upragnione trofeum. Po kolei wchodzą, dołączają do kolegów. Zbliża się ta najważniejsza, ta najwspanialsza chwila w życiu każdego piłkarza. Wygrana w Mistrzostwach Świata i wzięcie w ręce tego wspaniałego pucharu, obiektu marzeń każdego uprawiającego ten piękny sport. Już za chwilę, już za moment kapitan drużyny wzniesie to trofeum. Tak! Oficjalnie są mistrzami świata! Ależ to jest radość, chyba jeszcze większa niż po ostatnim gwizdku sędziego. Trybuny szaleją, wszystkie kamery, oczy całego piłkarskiego świata zwrócone są teraz na to podium, na tych cieszących się piłkarzy, tańczących z upragnionym pucharem w rękach. I teraz podbiegają do trybun, do sektorów zajętych przez kibiców, którzy im towarzyszyli, którzy w nich wierzyli, by cieszyć się razem z nimi i podziękować za doping. Niezapomniane chwile dla fanów, błyskają flesze, każdy chce mieć zdjęcie na pamiątkę. Warto było przemierzać te niezliczone kilometry, by być z drużyną, by móc się razem z nią cieszyć z tego triumfu. A teraz na koniec czas na ostatni punkt programu, czyli pamiątkowe zdjęcie z pucharem. Błyskają flesze, trzaskają migawki, nowi mistrzowie uwiecznieni przez fotografów.